wąs, ząteśnik V350. No i niestety jesień, chandra, depresja. Zamknijmy się w domach i płaczmy nad swoim losem. Siema motorzysty, dajcie sobie już spokój z jeżdżeniem w tym roku. Zimo, zimno, jesień, ślisko się robi, mokro, ciemno. Czas zimowy, nigdy więcej do wiosny już nie jeździmy na motorkach. Dobra, żartuję. Przecież nie jestem taki, żeby wam mówić, co macie robić. Rób to, co chceta. Ale wąs też nie jest taki, żeby nie przypomnieć o kilku sprawach. Powinienem powiedzieć, że wszystko, co szybko, szybko się kończy. To dobre. Ale tak nie powiem, bo jeżdżę dalej. I generalnie mam w tym roku tyle roboty, że chyba będę jeździł cały rok. A poza tym są takie powiedzenia, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motorzyści. Straszny, proszę państwa, to bullshit. Bo to nie jest tak, że założysz kalisony i sobie możesz jeździć cały rok i jesteś super trooper. Bo proszę państwa, są takie drogi jak ta. Są liście, które są, o właśnie, śliskie. Jest błoto na drodze, które jest śliskie. Szybko robi się ciemno i później trzeba po ciemku jeździć, więc lipa. Poza tym jest zimno i w łapki jest zimno. A już nader wszystko zawsze wieje w pysk i jak masz kask otwarty, to zawsze w ten pysk dostajesz powietrzem zimnym. Zatem nie powinniśmy jeździć jesienią i zimą na motorkach. Otóż tego ode mnie nie usłyszycie. Wszystko należy robić, proszę państwa, należy z głową. Jeśli dopiero zaczynasz jeździć na motorku i się wjeżdżałeś w tym roku, no to generalnie nie polecam. No bo lepiej nie polecam. Ale jeśli znasz się ze swoim sprzętem jak łysy koń, no to żadna droga przy odrobinie uwagi nie będzie ci straszna. Poza tym w nowych motorkach, takich jak na przykład ten, mamy ABS, w niektórych mamy kontrolę trakcji, tryby specjalne, więc to wszystko ułatwia masakrycznie robotę. Poza tym są też czasami podgrzewane manetki, takie historyjki, szyby, opony dobre. No jest tego sporo, żeby sobie jeździć i być szczęśliwym człowiekiem. Ja dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o kilku zasadach jazdy właśnie w takiej aurze brzydkiej. To znaczy moich zasadach, już tam nie bierzcie, że to jest poradnik jakiś ważny, najważniejszy na świecie, będę wam głosił samą prawdę. Nie, będę opowiadał wam o tym, co ja myślę. Najważniejsza sprawa, nie wyjeżdżać w otwartym kasku, tylko mieć szybkę jakąś, najlepiej białą. Bo się szybko robi ciemno i łatwo o to, żeby było ciemno. I jak jest ciemno i masz okularki ciemne, tak jak ja teraz, no to później lipa jest. Na tym, jeśli jest w miarę ciepło i sobie jeździsz tak jak ja w takich normalnych rękawiczkach, to sobie biorę do plecaczka, który mam ze sobą, ciepłe rękawiczki. Już nawet nie chodzi o komfort jazdy, kiedy ci łapki zmarzną, ale o to, że jak ci łapki zgrabieją, to łapki nie czują przyczep... No, łapki nie czują klamek i później działają zero-jedynkowo i łatwo przeciągnąć hamulec i gleba. Dlatego ciepłe rękawiczki, albo nawet bierzcie sobie takie bawełniane rękawiczki wewnętrzne, na przykład narciarskie za 15 zł z Decathlona, czy tam z 25. Oczywiście podstawową kwestią są opony. W moim przypadku mam nowe, bo mam nowego Zontesa V350, którego lubię. Jest chopperem. A ja nie lubię chopperów, ale ten mało jest chopperowo, wygląda, więc mi się podoba. Nie muszę wam mówić, że jak hamujecie, to warto to robić wcześniej, żeby nie wpakować się komuś w pupę, bo może być ślisko. Szczególnie na czymś takim, to trzeba bardzo uważać. Ja w ogóle jak sobie jeżdżę na motorku, to robię takie kontrolne różne ruchy. Sam jak sobie jadę, to stopę przykładam do asfaltu, żeby zobaczyć, jakie jest starcie. Wynik nigdy nie jest miarodajny, ale czasami byłem parę razy zaskoczony, po jak śliskiej nawierzchni jadę, no i się ogarniałem. Poza tym używam tylnego hamulca tak co jakiś czas, żeby sprawdzić, czy od razu mi się koło blokuje, czy nie. To wtedy wiem, jak jest ślisko. Oczywiście używam przedniego podczas hamowania, ale robię to z dużą ostrożnością, mimo że posiadam układ ABS. Najważniejsze dla mnie starego Ramola jest to jednak, żeby mieć zawsze ochraniacze kolanowe w gaciach. No właśnie, nie mam dzisiaj. Zrobiłem błąd. Bo niby jest tam 16-15 stopni, niby jest ciepło, ale jak jedziesz i zimne powietrze wieje ci w te dżinsy, to później masz przewiane kolanka i ja robię ojoj, w nocy nie mogę spać. A ja lubię spać, bo później i tak córka o 6 czy 7 budzi, więc już później nie ma spania, więc lepiej o pierwszej już spać, a nie ojojać kolanami. I takie zwykłe na przykład, bo są różne rodzaje ochraniaczy. Niektóre są dziurkowane dla oddychania, żeby ci było tam lepiej w te kolanka, jak jest ciepło, a drugie nie. Na przykład sasteki mają mało dziurek, więc ja wybieram często sasteki, żeby po prostu nie przewiewało mi kolanek. To ważna taka uwaga w sumie. Ale spoko, jak masz dziurkowane, to się nie martw. Weź se wsadzie w foliówkę i do jeansów, albo w folię aluminiową i do jeansów. I gitara generalnie. Nie wiem, czy wybierasz się w jakąś podróż, jeśli tak, to weź se kondona przeciwdeszczowego. A jeśli nie masz ochoty w ogóle jeździć, jak jest zimno, to przecież nie musisz jeździć, nikt ci nie każe. Generalnie jest teraz dużo syfu na drodze, więc łańcuch warto smarować częściej, żeby ten łańcuch miał olej. Ja se zakładam zawsze kominek. Dzisiaj mam w ognie, bo jeżdżę na choperze. To jest taki specjalny komin, który kupiłem sobie na przypadek, gdybym kiedyś miał przyjemność przetestować Virago 535, to właśnie w tym kominie będę jeździł. Jeszcze muszę w lumpie kupić jakąś kurtkę z orłem na plecach, ale to jakoś to jeszcze będzie. Jednak chyba najważniejsze w ogóle w motorku jest to, żeby światła były zawsze włączone. W nowych motorkach się automatycznie włączają, więc nie ma problemu. Ale są na przykład do jazdy dziennej i takiej po zmroku, to ja jednak odpalam, nawet tak jak dzisiaj jest jasno, do jazdy już takie mijania typowo światła, żebym był widoczny z daleka, a nie, że ktoś nie zauważy Tobiaszka. Tym bardziej, że Tobiaszek podróżuje takim choperem wielkim.
ogóle śmieszna sprawa, jak dojeżdżam do skrzyżowania, tak staram się tego nie robić jak latem, że na takiego niedołężnego typa dojeżdżam i tam bujam jeszcze i się zatrzymuję, szurając nogami, tylko staję i pewnie stawiam stopy na glebie, bo na przykład na tych liściach można się smyrnąć, noga wyjedzie i gleba, a tego byśmy nie chcieli. Bezpieczeństwo to podstawa. Mam nadzieję, że nikomu nie muszę przypominać o tym, że opony powinny być w dobrym stanie. Układ hamulcowy, płyn hamulcowy, kable hamulcowe, chciałem być, przewody hamulcowe i tak dalej, no bo to też jest tak, że na wiosnę montujesz wszystko nowe, se jeździsz i tam z 6000 km później już tu kapcia nie ma, klocki już się kończą, płyn zgrzany, bo nie wymieniany z 3 lata, no i to taka lipa jest później. I se jedziesz i nagle się okazuje, że koło ci buksuje, bo nie masz już tam bez bieżnika, jest lipa, no. I tak najczęściej jest z tym sezonem motorkowym, że w koniec sezonu wjeżdżasz już na zużytych elementach nadającym się motocyklu do serwisu i tak dalej. Więc to tak jakbym, jak planujesz jakąś traskę albo jeszcze pojeżdżawki, to nie czekaj z tymi oponami do zimy. Załóż se już nowe, wymień se olej i jeździ jak król, a nie jak ja. Nie no, dożartuję, mam nówkę. MZ-a stoi w garażu, bo właśnie opony USSR już trochę zdradliwe są. No i najważniejsze, jak zacząłeś przygodę w tym roku i proszę ja ciebie, kolego, w ogóle proszę ja ciebie to najbardziej boomerski zwrot w tym roku jest, podobno bym tego używał teraz cały czas. Więc proszę ja ciebie, uważaj, jak jeszcze nie jesteś super wjeżdżony, no bo jak ślisko, to lepiej uważać. Molto uważać. A, już bym prawie rzekł zapomniał. Jak jeździsz cały rok w trampkach i lekkim ubraniu motorkowym i najczęściej zakładasz takie zbroje, że ci ciepło było i bezpiecznie, to daj se chwilę na wjeżdżenie, bo buty inne, inne czucie, inne ręksy i tak dalej, nie? No, a najgorzej to już w ogóle jak się naubierasz. Jak założysz na siebie 16 plus 30, dwie pary skarpetek i tak dalej, to już w ogóle nic nie czujesz, więc to też trzeba brać pozor na to. Pierwsza rzecz, jaką możesz chłopiec zrobić jeżdżąc zimą i jesień. A już całkowicie najgorsze, co możesz zrobić, to wejść na stację paliw. Siadasz ze swojego motorka, idziesz się ugrzać na stację paliw. Możeś zmarz jak diabeł, kawa, hot dog i ciepełko. I nagle dostajesz drgawek i drżdżdżdżdżdż cały zimna, a wcześniej tego nie miałeś. Więc zamiast wchodzić, bo tam się coś cukrem, jakieś głupoty, nie wiem. W każdym razie zamiast chodzić do ciepła, to lepiej jest porobić pajace, poćwiczyć, potruchtać, pobiegać, poskakać, wtedy ciepło się robi. A nie masz tych nędznych dreszczy. Dobra, nara, idę sobie pojeździć, pozdro.